możliwość usług. Też trzeba mieć świadomość, że te usługi, o których tu mówimy, to nie są usługi typu uciążliwego, czy nawet jakieś tam małe te, tylko idziemy w usługi typu, bo to mówię, też trzeba czytać to, co pan Jesień powiedział, z całym opisem. Czyli to jest takie usługi, jak na przykład powstał centrum to przy na Transbudzie, na Prost Tandety, gdzie powstały te biurowce, bo to jest usługowe, prawda? Bo to nie jest mieszkaniówka, bo to jest usługówka. Czyli biurowe. Usługowe, tak jak jest centrum w Zabierzowie, to centrum biznesu, bo to jest, bo to ma mieć charakter tak naprawdę reprezentacyjny, jakiś tam reprezentacyjny, nie? Czyli na przykład firmy, nie wiem, sądy, tak? Sobie nie, wieżowy, to tak dalej, tego typu rzeczy, słuchajcie. Znaczy na pewno przeciwstawność przez najbliższe lata, jeżeli to się zmieni i za chwilę będą majstrować przy tym planie, tu będzie bardzo dużo. I to będzie kolosalna przeciwstawność. Potencjalne konflikty mieszkańców z właścicielami firm. To jest coś, co nas czeka, naszych następców. U jest lepsze niż MW w tym momencie. Jak nie wprowadzamy mieszkaniówki w tym momencie. Nie wprowadza, ale panie Wieśku, no, muszę panu powiedzieć, że pana nie rozumiem. To jest możliwe, rozumiem, bo ja jestem zmęczony. Może dlatego też jestem. Cały czas mówimy, że trzeba gdzieś powiedzieć, gdzie się mieszkaniówka wielorodzinna się kończy, zaczynają się bazy, gdzie się kończy mieszkaniówka wielorodzinna, zaczynają się domki. Nie ma tak, że między domkami są bloki, a między blokami są domki, bo się za chwilę zacznie jazda, bo się wszyscy nie rozumieją. I mówimy tak, taką graniczną rzeczą tej drogi, to w ogóle jeszcze, ta droga jest w ogóle delikatna, ta dzisiaj Mierzeja Wiślana, ona tak fajnie wygląda na planie, ale ona nie jest taka, ona tak naprawdę nie jest taka okazała. Kiedyś może będzie. W związku z czym mówimy tak, to istnieje, bo uistnieje, tu nikt nic nie nowego nie wprowadza. Tu nie mieszka, proszę Państwa, ani jeden człowiek. Kiedyś mieszkali tu w bloku zakładowym mieszkanie. W związku z tym nie ma problemu, że jedzie w nocy autobus, który się klucze po dziurze, jedzie PiS. Nie ma żadnego problemu, że z kostką brukową z grubetu w nocy wydają. Nie ma problemu. I to trzeba zostawić, żeby nie było. Bo albo się będą tłukli u pana po osiedlu i pan powie, że pan nie wpuści, bo się pan rozłoży na ulicy Wrobela czy Kułaki, albo mówimy, dobra, to jest miejsce na to, żeby jeździć po bazach, bo wjeżdża z głównej ulicy. I o czym tu mówić? Podobna sytuacja tutaj. Tu nie ma MWW, tylko to jest U. W związku z tym zostawmy to, co jest na U i jest na U, bo innych terenów, no co, mieszkaniówkę będziemy, żeby tym ludziom gdzieś dać? Chrońmy te tereny, żeby na dzisiaj te tereny nie były zaśmiecane mieszkaniówką, bo potem jest jazda. Proszę zauważyć, jak się ludziom mieszka na ulicy Ciepłowniczej. Jak chcecie zobaczyć, jaki pomysł ktoś miał genialny na ulicy, na Moncinie, jak w budynku biurowym zrobiono nagle bloki. I z tyłu piaskują, z przodu coś jeżdżą, a w środku przychodzi mama z małym dzieckiem i chodzi między ciężarówkami. Bo ktoś kiedyś wpadł na genialny pomysł i pozwolił, żeby budynek przetarł. Potem, proszę Państwa, wybudowano dwa następne bloki. Jak ktoś ma tamte, ale ja niech zobaczy, jak to wygląda. To, co zrobiono w Łęku. Jak chcecie takiego rozwiązania, jak jest w Łęku, to proszę bardzo, ja się na to nie piszę, bo to jest po prostu chore. Niech ktoś się tam przejdzie, zobaczy, jak tam ludzie zdążą. Ja byłbym za tym, żeby te tereny chronić przed mieszkańcami, bo nie ma jazdy po prostu. Dziękuję za pomoc, proszę napisać. Ja wystarczyłem z 5 osób. Zapisałeś? Zmiana. Ja rozumiem, że chyba jestem w stanie Państwu, no naprawdę. Przykład Ciepłowniczy, no nie. Przykład Ciepłowniczy, zapraszam, jak wygląda życie ludzi na Ciepłowniczy. Proszę Państwa, zmiana w obszarze 49 MWW na U oraz w obszarze 30 MWW na U. Uzasadnienie. Ale to nie będzie 4. Nie, wydajemy dziecko z kąpielą. No to. Ale to dla Szarło, do ulicy Baszowej, gdzie również. Pozostaje MWW na U. Od ulicy Mierzei Wiślanej do ulicy Zakrońca. Nie ma nic. Nie, to jest może...
Nie, Kosiarze. Kosiarze, do ulicy Kosiarzy, bo to jest jedna, to jest jeden obszar. Do ulicy Kosiarzy. Natomiast tu bym, to jest zawarta enklawa pomiędzy ulicą Bagrową a Mierzei Wiślanej, nie? To jest te nazwy ulicy mają. Tak. Tak. Tylko, że zapiszmy ograniczenie wysokości też. Nie, ale tu mamy już zainwestowane usługi. Mamy ograniczenie. Po co? Nie masz ograniczenia, bo w momencie, jeżeli prowadzisz U, no tak, w tym obszarze, to jakie, U, jakie parametry U ma w obszarze 30? Mogą być biurowce 25. U to wysokości 25. Ja bym zgłosił dwie uwagi. Jedno to, że brzmi nawet te tereny MWW do obszaru na obszar U i ograniczy wysokość do 36 metrów, dajmy na to. A drugą uwagę osobną, że teren EU wzdłuż Mierzei Wiślanej i Biskupińskiej, tak? Nie, ja nie mam. Ale to ograniczenie wysokości, bo tam mało ograniczenie. Ale proszę Państwa, jeżeli chcemy, żeby nas poważnie traktowano, bo konsekwencją tego zmiany jest, że im się rozsypuje cały układ ulicy Służyckiego i Sobotewa. Już zostawić tą wysokość, taka jak jest U, jeżeli chodzi o tą stronę, od Mierzei Wiślanej, w tym kontekście tutaj, zostawić, żebym nie manipulował przy tych wysokościach, tylko zmienił MWW na U, bez zmiany parametrów wysokości. Natomiast tu zmienił i dookreślił wysokość U, sprawdzając jakie parametry wysokości. 18 metrów chyba w ogóle linii. Nie ma takich wysokości. Ale jest sytuacja taka, że tam się ta wózetka i tutaj przy Bagrowej były 8-piętrowe. Ja nie wiem, czy w ogóle jest pół... Znaczy, o, jest chwilę trochę? Co to jest w ogóle to problem? Nie można. Ale mam Panie Tadeuszu, Panie Tadeuszu, to jest określone jako MWW. Panie Tadeuszu, może Pan zejść tak, żeby zobaczyć 30? No nie widzimy całej 30. Do góry. Do góry. Góra? Do góry. Jakby Pan to zmniejszył. Kończmy po prostu. Tak, nie mamy ułów 30. Nie, mamy ułów 30. Jaki jest parametr ułów 30? Czy 130? Ja bardzo dobre. U 30, U jest w 30, zmiana MW na U. Nie, w 30 to U zmieniliśmy na zielę użytkową. MW zmieniamy na U. 30 pomiędzy ulicą Mierzei Wiślanej a ulicą Bagrową. Bo tu jesteśmy po granicy. I teraz jakby pan to przełożył. 40. To jest. To całe, 49. 49. To całe, jest jedno tylko MWW. To jest 49. To można, że MWW. MWW, nie może być całe. Nie całe. To jest 30. Proszę? To jest 30. Pani Basia chce zapisać. Pani Basiu. No bo to ta jedna część po. Chodzi nam o to, żeby tutaj, w tym pasie, gdzie jest teraz MW, to jest 30. Żeby to zostało jako MW. Czyli w pasie pomiędzy ulicą Bagrową a Mierzei Wiślanej MW zmienić na U. A teraz 49. A 49 od ulicy Mierzei Wiślanej do oczyszczalni ścieków. A co, że jest ulica, jaka to była? Tak, nie możesz ograniczyć. Nie możesz ograniczyć do tego, bo się przechodzi też do kogoś. Przecież to też wyłączy spod zabudowy. Tym bardziej to. Za oczyszczalni drogi to już w ogóle jest. Ale mówię, że ale przecież MWW tylko likwidujemy na górę. No właśnie, ale gdzie jest granica tutaj? Tu ma pan granicę. Jak pan to podniesie? Tu. I tu leci dalej. Do oczyszczalni ścieków. Nie masz tutaj rozcięcia. Granica zagospodarowania to jest czarna kreska. Ona idzie tu i tu biegnie. Wzdłuż drzwi. Nie, znaczy biegnie tutaj, to się. No, tak. I to jest wszystko jeszcze. Nie musimy określać, czy
można tu całe... jest tylko jedno w tym obszarze. Tak, zmiana MWW na U. Bez określenia. Ale ja tutaj bym określił wysokość. Dlatego, że tutaj będzie 50 metrów wasz. Jacek, ale zrozum jedno. Zmienia się w ogóle koncepcję. To co mają. Jeżeli jeszcze weźmiesz i obniżysz wysokość, to ci od razu to wywalą. Proszę Państwa. Nie wiem, co przy 60 zostaje, a co nie zostaje. Bo wydaje mi się, że zaakcentowaliśmy dokładnie, że jesteśmy 60 zamówili. Ale to można osobno napisać, że jednoznacznie jest jeszcze przeciwnik lokalizacji w rejonie przewozu Rybin i Płaszowa. Budynku wysokościowego. Są wysokie te drogi, one się nie zmienią, bo są nie 50 metrów. Wysokościowce to jest minimum 25 metrów.